Cześć, dzisiaj wam pokażę, jak zrobić punkt przywracania systemu. Samego systemu, jakbyśmy coś sobie popsuli w Linuxie Mincie. Więc wchodzimy sobie w administrację. Mamy coś takiego o Team Shift. Ja oczywiście muszę sobie wpisać hasło swoje. Właśnie tu jest tak, że za każdym razem musimy grubszą operację potwierdzić hasłem. Więc w ten sposób praktycznie nikt nam się nie włamie, nic nie zmieni na komputerze bez czegoś takiego. Wiadomo, na przykład mamy plik PDF, dostajemy, który nam wymaga potwierdzenia tym hasłem. Pliki PDF nie potrzebują. Anulujemy, usuwamy ten plik i już żadne złośliwe oprogramowanie nam się nie przedostanie. Dobra, idziemy tutaj. Ja wybieram tą opcję tutaj. Mamy pomoc, możemy sobie poczytać. Taki zwykły dysk, ja mam zwykły, tam to jest druga opcja jakoś tworzenia partycji, inaczej, ale to, jak mówię, on teraz sobie oblicza system, czyli rozmiaru systemu. Mam nadzieję, że tu się mi wszystko ładnie nagra. I teraz musimy zobaczyć, mamy tu różne dyski i musimy podać, gdzie byśmy chcieli, żeby nam tą zapasową kopię robiło. Najlepiej wybrać inny dysk, tylko z tym, że u mnie dyski są odczepiane, zmieniane praktycznie tym systemem. Linuxem, Windowsem jest stały, pozostałe dyski mogą być odczepiane, wykorzystywane w innych projektach. Więc ja sobie dla bezpieczeństwa zaznaczyłem tutaj add data dysk. Chociaż tak się nie powinno robić. I tu mam teraz tak codziennie. Kiedy ma się robić to? Są różne opcje, ale ja to sobie zrobię przy rozruchowe. Zaznaczyłem opcję przy rozruchu. Każdym rozruchu, bo ja dużo różnych rzeczy działam, robię sobie na tym Linuxie, eksperymentuję, więc żebym to miał zrobione. Dobra, teraz dalej dajemy. I tutaj mamy jakby taką opcję, że możemy sobie, że tylko sam system. Możemy sobie wybrać, że robimy na przykład backup też plików, ale do backupu plików służą inne aplikacje. Więc to tylko system, żeby nam przywróciło ustawienia systemowe. Najprościej, bo to najmniej miejsca zajmuje. I tak autor tego programu poleca. I ten program jest zainstalowany już domyślnie w Linuxie. Akurat w Mincie. Jak nie, można go pobrać. Konfiguracja zakończona. Koniec. I dobra, mamy to już zrobione. I teraz sobie utwórz. Nacisnę teraz przycisk utwórz. I on tworzy tą pierwszą migawkę systemu. To najdłużej trwa. Każde kolejne to tylko dogrywa zmiany. Tylko aktualizuje jakby tą migawkę pierwszą. I to różnie trwa. Mi to pokazuje, że będzie około 6 minut trwało. OK. I się utworzyła nam ta migawka cała. Kolejną, jak będziemy tworzyć migawkę, będzie się tworzyło, będzie tutaj dodatkowa, ale ona tylko dogra sobie te informacje dodatkowe. Wtedy to będzie szybko, parę sekund trwało. A żeby przywrócić, na przykład przywróć. A i tutaj tylko klikamy i bierzemy przywróć. I z którego dysku bierzemy to. OK, ale nam system nie wystartował, więc bierzemy takiego pendrive'a testem Linuxem Mintem. Warto mieć go po prostu cały czas pendrive'a zrobionego, żeby on się wirtualnie uruchomił w podglądzie. Tam też mamy ten program, tak samo uruchamiamy ten program, naciskamy przywróć, podajemy lokalizację, gdzie ta migawka się znajduje. Normalnie przywracamy sobie system. Bardzo proste, wygodne. Domyślicie się, będziecie czytać, krok po kroku postępować zgodnie z instrukcją, poradzicie sobie.
Dobra, to na tyle w tym odcinku. Napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli, żebym wam już pokazał. Mam parę pomysłów, które będę realizował z Linuxa, ale to taki dodatek do kanału. Coś ciekawego, bo sam z tego korzystam. Też chcę się z wami podzielić. Różnych rzeczy się uczę i z wami się po prostu dzielę. Na razie, cześć, pa.